Cześć, mam na imię Celina, jestem z Poznania. Co roku przyjeżdżam z moim rodzeństwem na warsztaty. Jestem już teraz czwarty raz. Uwielbiam to, że można się doskonalić w wielu dyscyplinach. Nigdy nam się nie nudzi. I najfajniejszy jest oczywiście efekt końcowy, czyli wielkie przedstawienie. Więc serdecznie zapraszam na warsztaty. Cześć, jestem Mary. Przyjeżdżam na warsztaty, żeby naładować się pozytywną energią przez 10 dni, przy okazji zrobić coś bardzo kreatywnego, podzielić się swoimi pomysłami z innymi ludźmi. To jest super i żałuję, że nie mogę się rozdzielić, żeby być w kilku miejscach jednocześnie. Na warsztatach najbardziej podoba mi się to, że każdy tutaj jest traktowany jak młody artysta. Nikt nam nic nie narzuca, tylko sugeruje najlepsze pomysły, uczy nas, jak możemy sami odkrywać nasze talenty i je rozwijać. Pomagają nam mistrzowie, którzy są w tym, co robią, naprawdę dobrze. Na warsztatach jest super. Hej, jestem Madzia i na warsztatach jestem już trzeci raz. Bardzo się z tego cieszę, bo czekałam na tą chwilę cały rok. Najbardziej podobają mi się w tym roku zajęcia wokalno-instrumentalne, na których śpiewamy melodie ludowe. To wyzwala we mnie niesamowitą energię i radość, która długo później pozostaje we mnie. Obiecuję, że jeżeli pani Agata będzie dalej organizowała warsztaty, to my zawsze na nich będziemy. Mam na imię Radion, jestem z Kirgistanu. Najpierw я, очевидно, хочу подякувати нашу кохану пані Агату за такий цікавий обус, бо я мислю, що то дуже файно, що діти можуть спробувати себе в таких різних дідинах штуки. І, наприклад, я до того обуза мислю, що я взагалі не вмію співати. Але пані Агата зробила так, що już mam трохи głos. Dzień dobry. Mam na imię Natalia, przyjechałam z Ukrainy. Chciałam dla Was przeczytać, co przygotowałam. Życie człowieka jest pociągiem. Sam zaś człowiek jest nim podróżnikiem, który wysiada z niego na pewnych stacjach. Dla mnie akurat taką stacją są warsztaty pani Agaty. I powiem szczerze, że nie chce mi się wracać z powrotem do tego pociągu z tej stacji. Trudno jest w większości młodzieży rozpoznać powołanie do czegoś. Wydaje im się, że są albo wystarczająco dobre we wszystkim, albo w niczym sobie nie potrafią poradzić w tym życiu. Te warsztaty właśnie nie tylko pomogą odnaleźć siebie, ale też dowiedzieć się więcej o sobie. Warsztaty, na których jesteśmy, mieszczą w sobie najaktualniejsze tematy. I nieważne, czy to jest muzyka, teatr, czy inne dzieło sztuki. Właśnie dzięki warsztatom pani Agaty większość młodzieży otwiera się na świat. Nie boję się próbować ćwiczyć coś zupełnie obce dla siebie. Dzięki temu rozwijają własne emocje, motywacje, różnice indywidualne i procesy poznawcze. Bardzo się cieszę, że mi wypadła możliwość być jedną z uczestników tych warsztatów, które budzą w człowieku optymistę. A jak wiemy, optymista to jest człowiek pozytywnie nastawiony do życia, który by nawet kiedy przyszedł na cmentarz, to zamiast krzyżów widziałby same plusy. Dziękuję. Nazywam się Mikołaj Latoszlagier. Przyjechałem z Ukrainy, ze Lwowa, na warsztaty do pani Agaty. Warsztaty bardzo mi się spodobały. Wybrałem sobie jako priorytet origami, bo nigdy nie umiałem czegoś zlepić z papieru do kupy. Po prostu czysta kartka papieru i masz sztukę. Jestem zachwycony artystami, jestem zachwycony osobami, które to prowadzą, bo widać, że oprócz profesjonalnego przygotowania robią to z pasją. Już pierwszego dnia, jak tu przyszłam, wiedziałam, że nie będzie łatwo, ale i tak jestem ciągle tu szczęśliwa, bym tylko śpiewała i coś robiła, bo wystarczy godzina na przykład, podczas której mamy przerwę i mi już się nudzi, nie wiem, co ze sobą zrobić, bym tylko poszła na warsztaty grać, śpiewać, wszystko. Czuję tutaj absolutną miłość do każdego. Warsztaty są niesamowitą ucieczką od rzeczywistości, do której niestety trzeba wrócić. I to jest ich jedyny defekt. Cieszę się, że tu byłam.